miarę obrzeżony, jak nazwa gatunkowa wskazuje, ma pewną charakterystyczną cechę, po której z łatwością rozpoznamy tego grzyba. Owocniki są duże, wieloletnie, jak przystało na hubę bokiem przyrośnięte do drzewa. U osobników sędziwych kształtem przypominają kopyto. Ale najważniejsze jest to, że w części starszej ma kolor ciemny, wręcz czarny. Jaśnieje ku strefie brzeżnej, poprzez kolory brunatny, czerwony, pomarańczowy, aż po biały. Ciekawostką jest to, że w okresie wzrostu na owocnikach pojawiają się krople wody wraz z rozpuszczanymi w niej solami mineralnymi. Zjawisko to określane jest jako gutacja i zachodzi przy dużej wilgotności powietrza. Wygląda trochę jakby grzyb płakał. Pniarek jest bardzo liczny na żywych lub martwych świerkach. Rzadziej na jodłach aż po granice lasu, ale z punktu widzenia drzew, zwłaszcza tych żywych, nie jest miłym kompanem. Jest groźnym pasożytem. Wywołuje chorobę zwaną zgnilizną brunatną drewna. Strzępki grzyba rozkładają przede wszystkim celulozę w drewnie zaatakowanych drzew, które po pewnym czasie ciemnieje. W rezultacie po latach drzewa obumierają. Pniarek, choć jest grzybem niejadalnym, to ma szereg zastosowań w medycynie ludowej. Szczególnie wschodniej, lista dolegliwości, na które na mniej lub bardziej zbawienny wpływ jest bardzo długa. Stosowano go na kaszel, ból głowy, gorączkę, środek antybakteryjny oczyszczający na choroby płuc, żołądka, do tamowania krwotoków, a nawet do walki z nowotworami. Przypominam jednak, że na terenie Parku Narodowego podlega ochronie. Osobom chcącym zobaczyć pniarki polecam spacer drogą pod Reglami lub dolinkami reglowymi.